Kowalczuk, właściciel Xerodruku, który jest partnerem Miss Warszawy i który zaprosił dzisiaj te piękne dziewczyny tutaj właśnie do nowo odnowionego lokalu. No i cóż, mogę zapytać. Chciałem zapytać Cię o to, jak to się stało, że zostałeś partnerem Miss Warszawy. Z okazji 10 lat przede wszystkim postanowiliśmy odnowić nasz jeden z największych lokali w Warszawie. Zrobiliśmy nowy wystrój naszego punktu. No i tak się stało, że właśnie przy tej okazji szukaliśmy partnera do naszego, do, można powiedzieć, otwarcia naszego lokalu po wykonaniu remontu oraz otwarciu naszej kawiarenki Xerodruk Cafe. I rozpoczęliśmy współpracę właśnie z organizatorami konkursu Miss Warszawy 2018 i tutaj dziewczyny zaproponowały chęć współpracy i właśnie stąd właśnie obecność właśnie finalistek Miss Warszawy na naszym otwarciu. I możemy je dzisiaj podziwiać i robić z nimi wywiad. Tak jest. Jest tutaj łącznie 16 finalistek, tak więc naprawdę jest, atmosfera jest gorąca. Dużo się dzieje, leje się szampan, leje się kawa, jest naprawdę fajnie. Leje się szampon, leje się kawa. No dobrze, powiedz mi coś o dziesięcioleciu, bo chciałem zapytać o tak naprawdę o twoje początki, bo ty jako student zaczynałeś karierę ze swoim biznesem. Tak jest, 10 lat temu zaczynaliśmy z malutkim punktem Xero w Akademii Obrony Narodowej. Tak naprawdę z tego się wywodzimy, zaczynaliśmy z hasłem studenci otworzyli Xero. No i właśnie w zeszłym roku świętowaliśmy 10 lat. Otworzyliśmy kilka punktów w Warszawie, oprócz tego mamy drukarnię, agencję reklamową pod warszawskim Celestynowie, otwieramy w tym momencie gigantyczną produkcję. To wszystko tak naprawdę sprawiło, że w przeciągu tych 10 lat właśnie z mojego punktu Xero staliśmy się dużą drukarnią i agencją reklamową. I właśnie tutaj właśnie ukorzeni, czyli właśnie w Xerodruk 6 groszy, tam gdzie wszystko się zaczęło, tam gdzie jest największy punkt. Z okazji dziesięciolecia postanowiliśmy otworzyć kawiarenkę, odświeżyliśmy lokal. Lokal jest w takim typowo loftowym stylu. Oprócz tego jako pierwsze Xero w Polsce zrobiliśmy kolejkomat, co jest też fajne, myślę, fajna informacja dla naszych klientów, ponieważ jak wszyscy wiedzą, u nas były do tej pory duże kolejki, mamy nadzieję w ten sposób wyeliminować. W międzyczasie w oczekiwaniu na swoją kolejkę chcemy serwować właśnie im dobrą kawę. No właśnie, ja chciałem zapytać o tą kawę. Czy otwarcie kawiarenki w takim punkcie to jest kolejny krok naprzód? Wiążesz z tym jakąś przyszłość? Myślę, że tak, ponieważ chcemy wszystkie nasze punkty doprowadzić do takiego stanu właśnie jak ten. Chcemy wszystkie odnowić i w każdym punkcie chcemy stworzyć coś takiego właśnie jak taka mini kawiarenka. Nasze punkty otwiera dziennie setki, jak nie tysiące studentów. Chcemy, aby oprócz kserowania materiałów czy drukowania swoich materiałów, chcemy, żeby to też było takie miejsce spotkań, miejsce spędzania czasu. Tak więc stąd pomysł właśnie na utworzenie takich Xerodruk Cafe. Co Cię skłoniło do tego, żeby wystartować w Miss Warszawy? Co mnie skłoniło? To jest dobre pytanie. Chłopak Cię namówił. Nie mam chłopaka. To była moja własna decyzja. Nie mam chłopaka. Była moja własna decyzja. Bardzo lubię nowe znajomości, bardzo lubię nawiązywać nowe kontakty i wyzwania, tak? I potraktowałam to właśnie jako wyzwanie i dobrą przygodę, nową przygodę. Dlatego też postanowiłam, że w czasie wolnym, ogólnie na co dzień pracuję w finansach, na cały etat, no jednak chcę się troszkę spełniać w innych sferach i wybór padł po prostu na Miss Warszawy. Czyli ciągnie Cię trochę do modelingu? Do modelingu, do sztuki, do artyzmu. Uwielbiam malować i naprawdę uwielbiam rozwijać się w sferze takiej bardziej artystycznej. Tak, gdzie mogę poruszyć wyobraźnię. Miałeś jakieś doświadczenie już modelingowe? Zdarzyło mi się. W ubiegłym roku, w 2017, byłam półfinalistką Miss Polski. Teraz jeszcze stawiam pierwsze kroki w Miss Warszawy. Zobaczymy, jak to wszystko... Czyli poczekałaś chwilkę, podszkoliłaś się w chodzeniu, w dbaniu o siebie, w występowaniu na scenie i spróbowałaś jeszcze raz swoich sił. Tak, myślę, że to jest bardzo fajna przygoda i sama jestem dobrym przykładem tego, że naprawdę to się nie nudzi i jeśli po prostu ktoś miał już jakiś kontakt z tego typu konkursami, to nie zapomina się o tym i jednak dąży się, żeby osiągnąć coś więcej w tym temacie. Co Cię skłoniło do tego, żeby wystartować w Miss Warszawy? Lubię nowe wyzwania, więc doszłam do wniosku, że jest to takie ciekawe urozmaicenie codzienności i zdecydowałam się wystartować. Studiujesz? Skończyłam już studia, a pracuję jako stewardessa. O, czyli latasz? Latam dużo.
Rozumiem, że zawód dodał ci skrzydeł teraz i pofruniesz po prostu w finale i wygrasz. Zdecydowanie dodał skrzydeł, a co do wygranej zobaczymy. Rozumiem. A powiedz, jakie studia skończyłaś? Filologię angielską. Nie wiązałaś z tym jakiejś przyszłości? Na początku wiązałam, ale nadarzyła mi się właśnie okazja pracy w lotnictwie, spróbowałam swoich sił, udało się. Było to też moje takie wcześniejsze marzenie i jak na razie z tym też wiążę przyszłość i raczej już nie ze studiami, a właśnie z lataniem. Czyli studia trochę pomogły, bo jak znasz bardzo dobrze angielski, to możesz teraz sobie po całym świecie latać. Tak, na pewno pomogły. Myślę, że to też właśnie skłoniło rekruterów, że zaprosili mnie na rozmowę, więc nie oceniam tego czasu jako stracony, a myślę, że właśnie coś mi to pomogło w przyszłości. Jak oceniasz swoje szanse? No to jest bardzo ciężkie pytanie, jest mnóstwo pięknych dziewczyn i ciężko się porównać tak naprawdę, a wszystko okaże się 26 lutego, zobaczymy. Co cię skłoniło do tego, żeby wystartować w Miss Warszawa? Biorę w takim konkursie już udział po raz kolejny. Bardzo lubię taką rywalizację, to jest pozytywna rywalizacja i mam nadzieję, że zdarzy się to po raz kolejny. Zdrowa rywalizacja. Oczywiście, zdrowa rywalizacja. Dziewczyny bardzo się dobrze czują tutaj w naszym towarzystwie, to znaczy razem się czujemy bardzo dobrze w swoim towarzystwie i nie widzę tutaj żadnej rywalizacji. Będzie jakiś zjazd wspólny, wspólne treningi, choreografia i tak dalej? Tak, od 19 lutego jest wspólne zgrupowanie. Będzie choreografię przygotowywał Tomasz Barański, więc na pewno będzie ciężka praca. Ile to potrwa? Potrwa to tydzień czasu. Czyli ciężki tydzień przed Wami? Pozytywny. Stresujący? Sądzę, że nie, to jest tylko zabawa. A jak oceniasz swoje szanse na tle innych dziewczyn? Nie wiem. To oceniają tylko jurorzy i nie jestem w stanie powiedzieć. Każda z nas jest ładna, piękna, ale każdy ma inny gust. Wiążesz z tym jakąś przyszłość? W tej chwili jestem w szkole aktorskiej, więc parę razy udało mi się zagrać w jakichś reklamach. I nie ukrywam, że chciałabym coś dalej osiągnąć, takiego ciekawszego. Ale bardziej modeling czy aktorstwo? Modeling, aktorstwo. W tej chwili staram się wejść w aktorstwo, bo sądzę, że to jest bardziej przyszłościowe niż sam modeling, bo modeling można do 20 któregoś roku życia, aktorstwo chyba jest na całe życie. No to zapytam cię inaczej. Dlaczego w takim razie wystartowałaś w Miss Polski, tak? Czy w Miss Warszawy teraz, skoro chcesz próbować swoich sił w aktorstwie? Chcesz to jakoś połączyć? Poznaje się nowych ludzi, a to jest w tej chwili chyba najważniejsze. Startujesz w Miss Polski, ale teraz na razie w Miss Warszawy. Za 3 tygodnie finał. Stres? No troszeczkę jest, ale taki bardzo motywujący. Przygotowania? No już ostre przygotowania od około 2 miesięcy, dieta, siłownia i tak dalej, więc jest ciężka praca. Jak godzisz to z nauką? Na razie mi się udaje. Jestem w trakcie sesji i na razie wszystkie egzaminy dobrze pozdawane, także jest okej. Jak oceniasz swoje szanse? Ciężko powiedzieć, ponieważ tak naprawdę każda z nas jest różna. Różnimy się urodą, charakterem i tak dalej, więc myślę, że w sumie która z nas by nie wygrała, to będzie to dobry wybór. Wiążesz z tym jakąś przyszłość? No na pewno otworzy to pewne drogi wielu dziewczynom, także no zobaczymy. Chciałabyś w modelingu zabłysnąć? Chciałabym w fotomodelingu, ponieważ no, na wybiegową modelkę jest to troszkę za niska niestety. Dziękuję, życzę sukcesu.